Sieradz po raz drugi przyłączył się do rozpoczętej wczoraj akcji Rowerowa Stolica Polski. Do rywalizacji, która potrwa do końca czerwca, włączyło się ponad 50 miast z całego kraju. W akcji może uczestniczyć każdy, kto jeździ na rowerze i skorzysta ze specjalnej aplikacji telefonicznej Aktywne Miasto. Przygotowania i treningi trwały w Sieradzu od 2 miesięcy. Cieszyły się dużym powodzeniem. Udział wzięło 600 uczestników, 19 grup w Sieradzu i przejechaliśmy blisko 70 tysięcy kilometrów. Grup tych było 19, najlepsze grupy to grupa ogólna, która przejechała ponad 40 tysięcy kilometrów. Drugie miejsce zajęła szkoła podstawowa nr 9, ponad 6 tysięcy kilometrów. I trzecie miejsce 15 Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia. Indywidualnie najlepszym okazał się pan Adam Filipek, który przejechał 2300 km. Najlepszą kobietą była pani Beata Hanna z Kosakowska i przejechała 1690 km. Co należy zrobić, żeby wziąć udział w rywalizacji? Te osoby, które brały już w treningu, mają ściągniętą aplikację i jak gdyby przechodzą już odgórnie do samej rywalizacji, więc nie muszą się zapisywać. Natomiast wszyscy, którzy jeszcze nie przystąpili, nie pobrali aplikacji, muszą tego dokonać, więc ściągamy aplikację Aktywne Miasta na telefon, logujemy się, wybieramy miasto, dla którego kręcimy kilometry, w tym przypadku będzie to miasto Sieradz i wsiadając na rower za każdym razem uruchamiamy aplikację. Jednym z uczestników akcji jest prezydent Sieradza Paweł Osiewała, który od lat jeździ na rowerze, a przynajmniej kilka razy w miesiącu w taki sposób dojeżdża do pracy. Sieradz walczy o to, aby stać się rowerową stolicą kraju. Jak pokazuje mój wygląd, korzystam aktywnie z tego. Oczywiście apka na telefonie włączona, tak aby można było zapisywać każdy przejechany kilometr na rzecz naszego miasta. Nie tylko w Sieradzu, ale również zachęcam do tego, aby robić to w Warszawie, w Łodzi, ale również i można robić to w Londynie, w Madrycie. Gorąco do tego zachęcam. Walczymy dla Sieradza. Jednym z ambasadorów akcji jest także Olgierd Neyman, który niemal codziennie jeździ rowerem do pracy z Warty do Sieradza. 19 km w jedną stronę. Wracam często gęsto przez Rososzyce, bo wtedy mam 30. Jest po prostu 19 za krótko. I zachęca pan. Zachęcam, aczkolwiek też apeluję do samorządowców. Zróbcie państwo coś z drogą między Wartą a Sieradzem. Zbudujcie kiedyś ścieżkę rowerową. Tymczasem rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski już się rozpoczęła. 2 lata z rzędu trofeum zdobywała Nowa Sól. Kto wie, może w tym roku będzie to Sieradz? Zwłaszcza, że tylko wczoraj cykliści z tego miasta przejechali w tej rywalizacji ponad 150 km.